kategoria 94 kg wagi. Pierwsze starcie Maciej Surma, Tomasz Skórkowski. No piękne, Maciej Surma widać zmotywowany, wszedł na matę. Także zobaczymy, co takie starcie doświadczonego czarnego pasa z purpurowym pasem nam pokaże. Zaczynamy. Kategoria 94 kg. No ciekawe jestem, czy Maciek będzie chciał się bić w stójce z Tomkiem, bo kilka razy już widziałem, jak potrafił majtnąć dużym, silnym przeciwnikiem Tomek, także po bardzo mocnym rzucie niektórym się odechciewało już walczyć, także... A Tomek wydaje mi się, że czeka, żeby zrobić coś tutaj pięknego z pierwszego uchwytu. No tutaj Maciek Surma energicznie próbuje podłapać coś. No ale cóż, tu sporty chwytane, także litości nie ma. Tak, tak. O, proszę. I bardzo mądrze, bo tutaj chyba innego pomysłu na rozpoczęcie walki być nie mogło. No, bawienie się w stójce z doświadczonym judoką to chyba nie jest najlepszy pomysł, także przynajmniej tyle możemy już wiedzieć, że Maciek Surma trzeźwo ocenił sytuację i sprowadził tą walkę do parteru, jak tylko szybko się dało. No, ale widać, że Maciek jest piekielnie silnym zawodnikiem. Tutaj ten uchwyt bardzo ciężki, myślę, żeby łatwiej byłoby sobie wydrzeć kawałek kimona, niż zerwać to. Ale Tomek Skórkowski bardzo, bardzo spokojnie. Chociaż Maciek jak na tak dużego zawodnika imponuje na razie. Przejście tutaj z fikołkiem, próba przejścia do omoplaty z fikołkiem, to się w tej kategorii wagowej nieczęsto zdarza. No i nawet te jego gabaryty takie trochę mylące, bo faktycznie wygląda na takiego solidnego wielkiego chłopa, faktycznie rusza się jak zawodnik przynajmniej o kategorię niżej. Także na plusie widać, tak jak wspomniałeś, że ta siła tutaj się zgadza, bo naprawdę widać, że jest sporo w tych mięśniach tego glikogenu do wypalenia, także naprawdę przed Tomkiem spore wyzwanie. Tak, ci zawodnicy, których wydają się właśnie na straconej pozycji, kolejny raz mogą tu zaskoczyć. To by była taka firmowa oznaka tego turnieju jak na razie. Mamy tak, przeniesienie. Ale sytuacja tak, na skraju maty, więc przeniesiona będzie na środek. No Tomek Skórkowski tu chyba ma jakieś problemy z palcami. Zapewne powybijane bardzo mocno. No a Maciek przed do przodu i zaskakujące techniki. Spodziewać by się mogło, że coś prostszego. A tutaj pełna finezja, szukanie trójkątów, co raczej jest niespotykane, więc myślę, że na razie Tomek Skórkowski nie ma za bardzo pomysłu na to i jest w opałach troszeczkę, bo to na razie chyba on jest w defensywie. No widzę, że Maciek Surma cały czas szuka, ciągnie, napina to kimono i zostawia właśnie Tomka o ten krok z tyłu, jeżeli chodzi o akcję. Tu tak jak mówisz, nietypowo jak na tą kategorię, różne wkrętki. Także zaskakuje jak na razie Surma. Jak na taki late replacement, tak to się mówi po angielsku, to naprawdę stawia warunki wysoko. Tak, tym bardziej, że pomimo superlatywów, piękne przejście, pozwolę sobie przerwać, bo tutaj jest efektowna technika. Maciek tu chyba będzie szukał próby wpięcia się za plecy, ale jak wcześniej chciałem próbować powiedzieć, tutaj Tomek Skórkowski pomimo rozpływania się w zachwytach nad osiągnięciami, no to jeżeli chodzi o tytuły na arenach jiu-jitsu, to na razie na pewno można by zrobić dużo więcej. Jak wcześniej wspomniałem, poziom naprawdę przez cały czas rośnie i przyjemnie się go ogląda. No ale tu zawodnik nowej, młodej fali, jak wcześniej wspomniałem, jeśli nie mylę, trenerem jest sam Maciej Polok. Także na razie się to przedstawia bardzo fajnie. Ani jeden, ani drugi nie odpuszcza. Połowa walki już za nami tak naprawdę. Maciek się zdaje być tym zawodnikiem, który ciśnie bardziej, ale... No widać, że Surma cały czas szuka. Tu wkręca się, przerzuca te biodra, te nogi. A Tomek... Chociaż to Tomek z drugiej strony był bliższy złapania pozycji bocznej, także przeszedł gardę. Może nie robi tak zwanych technik z fikołkiem, ale... Pomalutku, spokojnie, precyzyjnie. No i tu jest szansa na
No niestety nie udało się przejść tych nóg. Także nie, źle powiedziałem, Tomek Skórkowski jednak nie odpuszcza i chyba podkręca tempo, tym bardziej, że zbliżamy się do końca. A tablica wyników jak na razie okrągłe zera. Także ani przewag, ani kar, także do ostatnich sekund chyba się to będzie decydować. No widać, że Tomek Skórkowski zmęczony. Ale nie spieszy się, jest tutaj czas, żeby poprawić sobie kimono. Także jest też moment, żeby złapać trochę oddechu. No ale wydaje mi się, że i jeden, i drugi może być zmęczony. No chyba Tomek Skórkowski trochę bardziej, bo Maciek ma na tyle niewygodny styl, że to jemu jest chyba dużo wygodniej. Złapie sobie jeden i drugi rękaw. Także raz, że ciężko jest i go skontrolować, a dwa, że zerwać w ogóle ten uchwyt. A tak jak wcześniej wspomniałem, wygląda na zdrowego chłopa. Tutaj Tomek Skórkowski wykorzystuje wszystkie możliwości na przedłużenie tego odpoczynku. Tak, ale jak widzimy, Tomek też wygląda na solidnie trenującego. No ale cóż, to jest doświadczenie. Nie ma co się spieszyć, tym bardziej, że jest taka możliwość. Noc jeszcze długa. Dokładnie. No ale cóż, nie ma co tego przedłużać i odwlekać nieuniknionego. Zostało nam ponad półtorej minuty, także zobaczymy, kto tutaj w tej końcóweczce wyszarpie chociażby jedną przewagę. Praktycznie obraz walki jest podobny przez te 4 minuty. Surma trzyma to kimono, próbuje coś tutaj zakombinować z nogami, a Tomek walczy o to przejście gardy. Bardzo ładnie rozciągnął. No myślę, że za to powinna być przewaga. I chyba nawet zobaczymy, jest, czy nie uda się wpiąć za plecy. Mamy przewagę, ale jest i wpięcie. Także 4 punkty powinny tutaj... Nie ma wpięcia, ale jest jeszcze piękna kontrola bioder. Jedna noga powinna... Wydaje mi się, że jest w środku jedna noga. Bardzo mądrze Tomek zapiął na biodrach. Próbuje wpiąć tą drugą nogę. Musi uważać, żeby nie spaść z pleców Maćka, bo to mogłoby się dramatycznie skończyć dla niego. No tutaj doświadczenie Tomka Skórkowskiego zapunktowało, bo naprawdę nie dał się zrzucić. Mimo niezapiętej techniki zatrzymał się ładnie na biodrze. No musi Tomek uważać, bo tu tak naprawdę wystarczy podnieść biodra i ładnie zrzucić go z siebie. Chociaż, no cóż, utytułowany zawodnik judo, nie da się tak łatwo przerzucić. No ale jest jeszcze 30 sekund, a to jest tylko i wyłącznie jedna przewaga. Także jeżeli uda się w Surmie zrzucić siebie Skórkowski... 20 sekund. Bardzo ładnie, nisko biodra ze strony Tomka Skórkowskiego, także jest marne szanse. I są chyba dwie nogi. Chyba są i mam, no będą chyba punkciki za plecy. Tak jest, 4 punkty. No, ostatnie 10 sekund, 4 punkty, także tutaj się już nic nie zmieni. I tak, to Tomek Skórkowski wygrywa po naprawdę wymagającym pojedynku.